Siemaneczko, dobry wieczór. O, nie ma mnie. Siemaneczko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Już oddajemy głos do studia. Słuchajcie, głos do Tinki, oddajemy do Tinka. Jest Tinka, super. Siemano. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Siemanko, siemanko. I Markowi jeszcze raz dziękujemy za podarowany tytuł Monuments Flippers. Wczoraj wleciał do naszej kolekcji, także Mareczku, dziękujemy bardzo i browarek oczywiście dla ciebie. Mam nadzieję, że się pojawisz u nas na transmisji. Co dalej? Słuchajcie, poczekajcie. Chwila, ogłoszenia parafialne muszą być, bo nie było. Czekajcie, bo ten Discord to mi zawsze robi pod górkę. Discord? No, potrzebuję Discorda. Nie wiesz, dlaczego mi się nie odpalił. Potrzebuję sobie zrobić tutaj jedną rzecz, więc potrzebuję zrobić Discorda. Dobra. Tak, wiem, że chcesz tyle kasy za... Przepraszam, bo Discord mi wyświetla promocję. Więc tak, słuchajcie, w ostatnim czasie, że tak się pochwalimy, idąc od dołu, Krzysztof Krawczyk w dniu dzisiejszym, Farmers Fathers, także dziękujemy bardzo. Oczywiście nie będę spamował, brawami pójdą za chwilę. Dalej lecimy, Krzysztof Wacławik, Arena Renovator. Marek, to już wspomnieliśmy, Monuments Flippers i dalej lecimy. Ostatnie czasy to było House Builder, ale z tym był problem, więc oddaliśmy tutaj, jest nieaktualne. No i oczywiście ostatnio Marek poszalał ze wszystkimi DLC-kami do ATS-a mapowymi i też naczepowymi, jak również do Eurotracka, w tym między innymi dodatek Krona. No i oczywiście Marek nam też prezentował Firefighting Simulator. Później mamy od Krzysztofa Wacławika mamy Contraband Police, od Marka znowuż mamy WWW2 Rebuilder. No i wcześniej, to oczywiście już wiecie, od Krzysztofa Krawczyka otrzymaliśmy House Flippera, Farmer's Life oraz otrzymaliśmy Food Trucka. Tak się prezentują prezenty od was na chwilę obecną. Jest ich sporo, czego się nie spodziewaliśmy. Naprawdę. Serdeczne dzięki i brawa dla was, bo się należą takie z grubej rury. Dziękujemy, że wspieracie nasz kanał, że dbacie o to, aby ten kanał szedł do góry, żeby łapał cały czas ten level up i żeby się rozwijał. Za to serdeczne dzięki. No i tym miłym akcentem zaczynamy nowy tytuł, słuchajcie, Monuments Flippers, czyli odbudowa zabytków. Dzień dobry, Almakla, witamy. Witamy bardzo serdecznie. Oczywiście wszystkich zapraszamy do sekcji VIP-a, walczcie sobie w tych donate'owych sprawach. Oczywiście to jest z feedbackiem dla was. Między innymi dzisiaj Krzysztof Wacławik otrzymał od nas dodatek do House Flippera. W podziękowaniu i w takim drogą feedbacka za podarowane tytuły dla nas. Także to nie jest tak tylko, że dla nas, ale my dla was też. Niedługo nowości, ale o tym będziemy jeszcze mówić i będzie dużo więcej będzie się działo. Więcej. Tak jest. Dobra, odpalamy, słuchajcie. Gra nam się zainstalowała. Lecimy, zobaczymy, co tutaj ciekawego się wydarzy. Nowy tytuł, temat renowacji, bardzo nam znany, o czym świadczy nasz logotyp nawet, ale zarazem jest to temat inszy trochę, więc sobie tu na pierwszy strzał weźmiemy Music Master. Music Master sobie, słuchajcie, zostawimy sobie troszeczkę tego sonda w tle, niech sobie coś tam pogrywa. A co to jest? Master Volume? Głośność ogólna, tak? Tak, sondy sobie troszkę chyba ściągniemy. To zresztą zobaczymy, bo na razie nie mamy jakiegoś tam, wiadome, pojęcia co i jak to działa, więc trudno tutaj language. Na pewno interesuje nas język polski. Był tam wyżej. Z tego co wiem właśnie był. Okej. Dobra, akcept. Akcept i teraz grafika. Grafika interesuje nas. Słuchajcie, bo już możemy sobie w ogóle przejść do sekcji. Nie wiem jeszcze. Aha, jednej rzeczy nie zrobiłem. To zrobię to na streamie za chwilę.
po chamsku, jakby trzeba było, bo serio zapomniałem. Miałem poprawić, bo się rozwaliły statystyki na prawej kamerce i tego nie zrobiłem. Ale być może, że będzie nam ta kamerka prawa strona potrzebna, więc jakby była taka potrzeba, to zrobię to po chamsku teraz, za chwilę. Pełny ekran w oknie. Nie, niekoniecznie. Pełny ekran, zdecydowanie. Jakość ogólna, własna, bo my sobie tutaj wybierzemy na ultra. Tutaj mamy ultra. I tutaj mamy synchronizacja pionowa włączona jak najbardziej. Pole widzenia nie zostawiamy na razie takie jak jest. No i chyba to wszystko. Sterowanie... A jeszcze byś wrócił do ogólnych, bo tam jest coś powyłączane. Czekaj, muszę zaakceptować, bo on sobie tego, dobra. I chciałem zobaczyć, o co tam chodzi. Czekaj, bo mi się 1600 rozdzielczość włączyła. My lecimy w Full HD, więc musimy sobie wrócić do naszej rozdzielczości. Okej. Okay. Co chciałeś zobaczyć? Ogólne. Bo co tu jest powyłączane? W ogólnych Bloom, czyli... rozmycie. Aha, nie, no to dobra. Blomy, efekt ziarna, to nie wiem, czy efekt ziarna rozmycie, bo tu obstawiam, że można sobie zrobić jakiś taki klimacik, nie? Efekt no może, ziarna, czyli ale... jakby starej kliszy, coś takiego, nie? Coś w ten deseń, ale nie, myślę, że jest... Dobra, że jest wracamy okay. I gramy. Menu się troszkę zasłaniał, słuchajcie, czekajcie, zobaczę tu... No tutaj jest w sumie... Ale co ci się rozjechało? Ja nie wiedziałam, o co ci chodzi. Tutaj się, to o, oj, czekaj. Właśnie to jest to, co mnie... kurza w tym OBS-ie, że mi się przykleja kuźba coś do tego i muszę z tym walczyć. Dobra, tutaj tylko to musiałem wyprostować, bo tu się to rozjechało. Statystyki, wiedziałem, że coś tam krzywo jest, bo widziałem na odbiorze. Dobra, w sumie jest okej okay ta kamerka, nic się tam większego nie podziało, więc spoko. Jeszcze jeden klik sobie wezmę, bo ja mam skrzywienie mania prostowania, więc dobra. No i dobra, mamy dwie kamerki gotowe, więc w razie jakby trzeba było, to się przełączymy, więc spoko. Dobra, dzięki za cierpliwość, drogą startu lecimy. Drogą startu. Tak, nowy gracz, tak oczywiście, jak najbardziej. Wpisz swoje imię. Zobaczymy, czy się da. Chris, nie da się. No to pisz razem. O, no to będzie Kristinka. Dobra. No okej. Okay. Cóż, stworzone. Super, ładnie to wygląda. Mm. I ładujemy. Jeśli tak wygląda jak tutaj, to mi się podoba. I mamy, naciśnij dowolny klawisz. Okej, okay. Tak też zrobię. Dobra, jesteśmy... Aha, zaczynamy tutaj. Jest jakby biuro, okay. Tak? Jakby patrzeć, czy ten tu jest wszystko okej. Okay. Mamy biuro, tak? Słuchajcie, przypominam sobie, graliśmy demo tego. Wiedzieliśmy, co zrobić. Nie wiedzieliśmy, co zrobić tutaj. Tutaj mamy... Aż wtedy chyba nie było polskiego języka. Tak, i z tym... dobra, może tak. Witam. Witam. Co? Nazywam? Okej, dobra, no ale jest trochę spolszczony. Google umożliwia tego przyjęcie trybu AR Vision klawisz Alt. Aha, czyli jakby ktoś chciał tryb AR grać, tak? To rozumiem, dobra. No tak będziemy, wiecie, jak ktoś będzie się chciał zaznajomić w TT, to napiski to sobie zatrzymacie gdzieś tam, jakby komuś było dobra, potrzebne. Dobra, to wciśnij M w takim razie. I tyle, nie będziemy się tu rozczulać nad czytaniem tego wszystkiego, bo tutaj jesteś teraz w menu i tak dalej. W postępach pozwala na tego, dobra, okej. Okay. Lewy klawisz myszy, tak czy nie? Każe, no tak, no klikam i co? Ale tu masz opcje, ci się wyświetliły po boku. Aha, dobra, czyli jednak może postaram się przeczytać. Tu mamy mapę. Tu mamy... Statystyki. Statystyki. Tu mamy osiągnięcia. I tutaj mamy... Biuro. Biuro. To jakbyś był w terenie. Dobra, czyli mamy mapę i obstawiam, że zaraz będziemy mieli pierwszą misję. Okej, okay, dobra, i co dalej? A tu mapa Francji, no... Czyli nie, musimy odkliknąć na mapie coś. Tutaj będzie pierwsze zadanie. Tu mamy chyba zadanie. Nie, tu jest kłódka, tu jest kłódka, tu jest kłódka. Więc? Zaraz się dowiem. Dobra, nie, czekajcie, słuchajcie, to po łebkach nie da rady. Musimy przeczytać, co ono... Dobra, to dawaj do komputera. Musimy się dowiedzieć, o co w tym chodzi. Aha, on nie jest interaktywny. Dlatego widzisz, już mamy czorta, bo nie przeczytaliśmy, co ona tam pisała. No dla mnie to jest za mała czcionka, stąd nie widziałem. I jesteśmy w czarnej D.
Dobra, czyli poszukamy i musimy wrócić. Obstawiam standardowo tab, nie? Nie? Mapę, musisz dać M. Sklep M. Dobra, mapa M. I tutaj mamy mapę. Dobra. Alt. Alt co robi? Nie wiem. Ale to chyba bez mapy. To jest jakiś, nie wiem. To znaczy to jest ten. Czekajcie. Na zdrówko. Dzięki, dzięki. Co to jest? Nie wiem. No, źle zrobiliśmy, że nie przeczytaliśmy tego. O, stara wieś, tu nie masz kłódki. Gdzie tu? Widzisz. Okej, okay, dobra. Tu jest samouczek, czytaj. Dobra. Południowa Francja, opuszczona w XVI wieku wieś. Kamienne domy z drewnianymi dachami. To miejsce zawiera wiele ukrytych starych, kurde. Przedmiotów. Spoko. I inwestor chce... co odrestaurować te domy i wystawić na jednym z nich znaleziony przedmiot. No dobra. I teraz co my mamy zrobić? Tutaj jest folder. Mamy jakieś foldery. Wolne postępy na tej mapie i budżet. Szacowany czas rozgrywki. Możesz mogli to przesunąć trochę. Do wykonania. No i kontynuuj na dole. Dobra. Aby móc rozpocząć misję, musisz najpierw przeczytać dokumenty. Kliknij dowolny dokument w zadaniach i wyświetl go. No, czyli właśnie te foldery, nie? Aha. Czyli to mamy jakby zadania, tak? Tak. Okej, okay, dobra. To zaznajemy się z pierwszym może. Tak, może pierwsze. Okej. Okay. Stare, kurde, czcionka to no, tu jest normalnie... okropna jest, mała. No może dam radę, poczekaj. Stare siedlisko na południu Francji. Budynek mieszkalny i stodoła. W czasach swojej świetności służył jako domek myśliwski. Siedlisko zapomniane na wiele lat. Obecny inwestor chce go wyremontować i otworzyć tu mini muzeum. No, okej. Okay. Witamy, I'm Makla. To już witaliśmy, Krzysztof, tak, Krawczyk, Krzysztof, sioneczko. Witamy serdecznie, Krzysztof, dzięki raz jeszcze za Farmer's Father. Dziękujemy bardzo. Na początku streamu wyczytaliśmy w ogóle ogłoszenia parafialne, kto w ostatnim czasie co nam podarował, także jak będzie zainteresowany. Nawet dotrwaliśmy do momentu House Flippera i Food Trucka, także też pamiętamy i dziękujemy raz jeszcze za dzisiejszy podarunek. Rozpocznij. Dobra, no to rozpoczynamy. Słuchajcie, idziemy, bierzemy się do roboty, bo nie ma to tamto. O Jezus. To już czytałeś. Mogli tutaj jakiegoś tego dać trochę, no, transparent, jakiś transparent pod ten tekst, żeby był bardziej widoczny, bo tu... Kliknij klawisz. Jaki? Okej, okay, so... Jesteśmy w starej wsi na południu Francji. Dobrze. Okej, okay, dobrze. I mamy iść teraz w stronę. W prawym górnym rogu ekranu zobaczysz wszystkie aktualne zadania, które masz do wykonania. Dobra. Czcionka zdecydowanie do poprawy. Możesz wybrać wytyczną, tak? No. Która aktualnie, która aktualnie wykonujesz poprzez otwarcie menu kołowego. A następnie klikając lewy przycisk myszy na wytycznej, wybierz jedną, ale weź się nie ruszaj, bo ja czytam. Na wytycznej, gdzie ja jestem? Wybierz jedną z trzech dostępnych wytycznych w prawym górnym rogu ekranu. Mamy obserwuj dom A. To obstawiam, że to jest, bo tu już widzę, mam 20 metrów. I teraz o co chodzi z tą obserwacją? Zaraz się dowiemy. Może alt właśnie. Może alt? To jest do tego. Nie wiem. Poczekaj, naciśnij nie. Jeszcze raz. Bo tu się coś pojawia. Przenieś pobliskie co? Zniknęło. Przenieś pobliskie? Kurde, nie zdążyłam. Belki? 4 metry. Aha, czyli tutaj, dobra. Tu masz przenieść belki. Ale musimy ten. I teraz co to jest? Kurde. Otwórz ekran stołu. Tabem. Nice. Fajnie jest, tylko słuchajcie, wszystko jest okej na razie, tylko to co mi tutaj nie pasuje, to czcionka. Zdecydowanie przynajmniej ze dwa skoki czcionka wyżej, bo jest za drobne. No. To jest okno stołu do renowacji. No. Te karty to przedmioty dostępne na mapie.
kliknij podświetloną kartę, a następnie kliknij ją ponownie, by zacząć renowację. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Czyli podświetloną kartę, a następnie kliknij renowację, tak? No na stole, tak. Tylko, że nic tu nie masz. Musisz tu przynieść belki chyba. Aha, dobra. Ale nie jestem pewna. Już wiem, o co chodzi, ale tutaj to chyba te belki mamy wziąć. Tylko jak je wziąć, to jeszcze zaraz się dowiemy. Bo tu coś jeszcze mamy. Tu mamy jakiś kosz. Ładnie tekstury ogólnie wykonane. Obserwuj dom B. Może zróbmy po kolei, wiesz, bo ja nie no ale właśnie, no to jest, no ale to jest dom A chyba, nie? No to teraz idź do domu B. O, czekaj. Przenośne obiekty. Boże, nie przeczytam tego, sorry. Czcionka za mała. Nie da rady. I co? To można przenosić. Na stół? Ale nie wiem, czy to jest sens, żeby... Nie wiem, spróbuj. Za daleko. Czekajcie, dobra, a teraz jak ją obrócić? Scrollem? Tak, scrollem jest tak. Dobra. Trzymamy scroll, czyli mamy ten sam bajer, co w tym. Za daleko. Przerzucisz przez stół. Ja coś tu, ten, no dobra, to, ale to chyba nie o to chodzi. Nie sądzę, żeby tu trzeba było beczkę stawiać. Dziwna sprawa by była. No i co, postawimy? No i otwórz stół teraz. Nie, nie. To zdaj mi tę beczkę. Dobra, to idziemy dalej. Tutaj mamy coś. Na razie zategowane. Aha, tu mamy drzwi. Ale to później. Bo myśmy się już jakby posunęli do no to obejść dookoła może ten dom, bo... Nie, nie, to tutaj... No bo może znacznik gdzieś cię prowadzi. No prowadzi, ale to nie sądzę, żebym ja miał tutaj wędrować. Nie, na pewno nie. Obstawiam, że jak już to z tamtej strony. Zobaczymy, dobra, idźmy za tym znacznikiem. Tylko on nas prowadzi tu. Nie... Powinien mieć w ogóle... O, właśnie. Młotek masz, może młotkiem spróbuj. Chociaż taki młotecek to chyba nie. A masz jeszcze jakieś narzędzia? Ale to są... Siekiera. Ale że ja już mogę mieć... Nie. Nie. Dobra, może jednak przejdę się dookoła, zobaczę, czy faktycznie tutaj nie ma podejścia. Nie, tutaj już mamy kolizję. Tutaj możemy, tam jest kolizja, więc na pewno tam nie mamy iść, nie. Dobra, to szukamy, czekajcie, jak podejdźmy do tego znacznika i co, obserwuj. No ale to jest jeszcze, widzisz, 14 metrów, to jest kawał drogi. No. To nie tu. Obserwuj. Mamy dach, a mamy jakieś rusztowanie w ogóle? Bo rusztowanie by się tu zdało. Raczej nie. Szczotka, tego to nie. Latarka, cyk. Spoko. Ona cały czas o tym stole pisze. Bo to tak jakby się zbugował ten, zaciął. A gdzie się wraca do ręki? Nie masz? A to nie są ręce? Nie wiem, czy to nie, to nie można użyć. A kliknij jeszcze raz na latarkę, to może ją schowa. To jest ręka, dobra. No i co z tym stołem? Tutaj jest na razie cisza. Ale to jest pusto, nic pusto. Tu nie masz. Ale interesuje mnie, bo tu gdzieś widziałem belki były. To może tą belkę muszę po prostu, tylko właśnie. Ale jak? Jak jest wziąć? Przesunąć się da, ale podnieść nie. Może mapa nam coś powie. Statystyki. Na razie nic. Biuro. Aha, wróciliśmy do biura, tak? No. A można z powrotem wrócić do tego? No daj mapę i naciśnij starą wieś. Czyli wracamy tutaj, tak? No. Powrót? Nie, rozpocznij. Aha. No dobra. A, kurde, lebele. Słuchajcie, jak ktoś widział już u kogoś początek tej gry, to dajcie znać, co tu tak, trzeba dokładnie. Zrobić.
Znaczy nie, no spoko, zaraz dojdziemy, to co będziemy, a jakby YouTube'a nie było? No nie wiem, nie wiem. Powątpiewam. Obserwuj, o co chodzi z tą obserwacją? Możesz wybrać nie wiem, nie wiem o co chodzi z tymi wytycznymi, ale scroll ci pokazuje. Naciśnij scroll. Może tu jest jakaś obserwacja. Ale nie, no scroll to jest menu. Łopata, siekiera, miotła. Szmatka. Aha, czyli wytyczne, czyli chodzi o narzędzie, tak? Ale to dalej nie wiem, co mam zrobić z tym domem. Obserwuj, to co mamy, usiąść i patrzeć? Nie wiem. Aha, dobra, to chyba już wiem, o co chodzi, czekajcie. Obserwuj, tylko gdzie tutaj jest obserwuj? No tu pisze tak. Możesz wybrać wytyczną, która aktualnie, którą aktualnie wykonujesz poprzez odparcie menu kołowego, a następnie klikając lewym przyciskiem myszy na wytyczną, wybierz jedną z trzech dostępnych wytycznych w prawym górnym rogu ekranu. To kliknij teraz na tą pierwszą, na to. To się... Aha, okej. Okay. Dobra. Dodatkowo niektóre wytyczne mają opcję co? Resetu? Aha. Kurde, panie. Dobra, naciśnij H. Zapomnisz co robić ten. Naciśnij H. Nacisłeś H? Mhm. Kiedy zapomnisz co robić dalej, naciśnij klawisz H. Wyświetlą się ostatnie podpowiedzi. Aha, dobra, spoko. Okej, okay, dobra. Naciskając klawisz X na klawiaturze spowoduje pominięcie bieżącego kroku samouczka. Nie naciskamy X. O, dobra, obserwuj przez kilka sekund każdy dom i drewnianą paletę. Sorry, że tak czytam, jak czytam, ale jest czcionka mega mała. Na środku obszaru. Aha, czyli musimy stać się gapić, tak? To teraz podchodzimy do drugiego domu, z tym się gapimy. Krzysztof Wacławek, siemaneczko! Witaj Krzysztof i browarek dla ciebie. Na pobudkę. I oczywiście dziękujemy za, a to było dzisiaj czy wczoraj, bo zapomniałem, za hotel, za arena renowator. Wczoraj. Wczoraj. Wczoraj, a to jeszcze raz dziękujemy. Dobra, to chyba... Dobra, to podejdź do następnego domu i obserwuj. No chyba tak. No nie, bo nic mi jakoś nie zaliczyło. O, widzisz? Stój, stój. Dobra, zaliczyło i teraz do palety. Tu paleta a to leżała. To też zaliczyło. No zaliczyło. I teraz znajdź paletę tam. O, tu jest ta paleta chyba. No. Dobra. Okej, okay, nice. Sprawa, patrzcie, nawet taki... Sprawdź obszar. Wykonane. Nawet taki jest ten. Ona coś tam bzęcy. Teraz co? Teraz możemy zabrać się do pracy. Kliknij na dużą belkę w pobliżu palety, aby ją podnieść. Okej, okay. Czyli zaczynamy dopiero teraz zabawę. Czyli my żeśmy troszkę za szybko chcieli, yep. Poczekaj, punkty zbiorcze. Aha, dobra, na paletę. Trzeba trafić sobie. Nice. A, czyli to jest fajnie zrobione, bo nie jest takie snap to grid, nie? Co? Przyciągnij w sensie do siatki, tak nie jest. Stanisław, tutaj. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Witamy Stanisław, witaj. Browareczek dla ciebie. Za sekundkę wrócę. Dobra. Słuchajcie, ktoś w ogóle z was ogrywał ten tytuł? Dobra, mamy. Teraz przenieś pozostałe belki. No dobra, to jeszcze mamy tutaj belkę. Oczywiście shiftem biegamy, jak żeby inaczej. Dobra, jeszcze mamy tubelkę. Również tutaj dajemy. Okej. Okay. Krzysztof ogrywa, tak? Dobra, spoko, to jakby co, to wiesz, Krzysztof. Liczymy na ciebie. W razie czego? Dobra, słuchajcie. Punkty czasowe. O jest. Dajcie mi lupę, ludzie. Punkty czasowe to specjalne punkty w grze, które można, no już przeczytałem, fajnie. Aby otworzyć drzwi musisz siekierą zniszczyć drewniane deski, bo dobra i zobaczymy co daje z tymi deskami. Naciśnij środkowy przycisk, to wiem, wybierz siekierę i tak dalej. Następnie kliknij lewym przyciskiem myszy
Przycisk siekiera, dobra, to wiemy. Dobra, to bierzemy siekierę. Siekierę mamy tutaj, dobra. Do dzieła, to co Tinka lubi najbardziej, słuchajcie. No i jazda. Tylko słuchajcie, od dźwięku mnie słyszę. Muszę jednak te dźwięki podnieść, bo ich w ogóle nie słychać. Jest strasznie cicho. Głośność muzyki, głośność dźwięku. Myśmy tu zjechali i to jest chyba ten problem. Głośność otoczenia. I tu mamy jeszcze subak. Czułość myszki, to nie. Dobra. Zaakceptuj. Dobra. Okej. Okay. Dobra, Radek, witaj. I browarek dla ciebie. No, teraz to rozumiem, teraz to działa. Dobra. Kojarzy mi się z tym. Już jestem. Dobra, Radek. Co teraz? Zaliczyło. Teraz powtórz to na drzwi z lewej strony. Tinka, coś dla ciebie, chodź. No, je panie. Ale fajnie to wygląda. No. Tak dosyć pęka drewno, patrzcie. No, fajnie. Fajnie zrobione. Wejdź do domu, a dalej to nie wiem. Poczekaj, bo ona coś tu pisze, spokojnie. Wejdź do domu prawymi drzwiami i idź na górę, aby otworzyć drzwi. Kliknij na drzwi i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przesuń mysz w lewo lub w prawo, ok? Aby wspiąć się na drabinę, kliknij na drabinę. Wszystkim. Możesz użyć trzymania. Jezu, serio, normalnie ta czcionka to jest tragedia. Za mała jest. Z takie nie wiem, co oni mieli monitor z lat 80., że taką czcionkę walnęli? Dobra, to. Ręce. Wymagane ręce, nie siekiera. Okej, dobra, czyli rączka i cyk. Tak jest. Fajne, popchaj. Ale śmierć. I syf. Ale my mamy iść na drabinę, dobra. Okay. Dobra, mamy to. Zniszcz co? Siekierą? Aha, dobra. Weźmiemy siekierę. Spoko. Zmieni się też, uczymy, gdzie co jest. Połamane kawałki desek i zepsute gąsiory dachowe? No, no tak. Czyli to ma... To, co tu leży? Nie. Chyba... O, było. Coś pisało. Za tobą na podłodze. O, widzisz? Aha, tutaj. Czekaj. O, czyli te. Jest. Aha, dobra, to już wiemy, co mam zrobić. To jakieś X-y są ciekawe. Krzysztof, daleko doszedłeś w tej grze? Czcionka jak z kompa z lat 90. No mała jest strasznie, przeginka. No mówię, jakby co najmniej, nie wiem, rozdzielczość 800x600 mieli. Muszę im to napisać, niech poprawią czcionkę, bo przecież to oczy idzie zgubić. Do ale końca, to jest częsty ale... problem w grach, ja nie wiem. Do końca, ale co? Co? No nie wiem, do końca, ale coś. Ale niestety, aha. To też mamy rozpieprzyć, bo tu mi się pokazuje pasek. O, okej. Okay. Dobra, zaliczyło. Zbierz połamane deski, gdy dachówki, gdy licznik śmieci w lewym górnym rogu osiągnie 100%, pojawi się worek pełny śmieci. Możesz umieścić go w pojemniku na śmieci, który jest na zewnątrz. Okej. Okay. No i gitara. Już zapomniałem, jak grać. A, okej, okay, dobra. No to rączki, proszę pana, i zbieramy. Że te dachówki? Nie. Tak? Czy nie? A, na dół. Ona mi kazała iść na dół. Śmieci mam pozbierać. Dobra. Nie, dachówki. Dachówki? Dachówki. Na górze? Nie wiem, gdzie. Każe ci zbierać dachówki, nie zbierz wiem, gdzie one są. Połamane dachówki. Nie, no to na połamane dachówki to były na górze. To coś mi się pokiełbasiło. Połamane dachówki. No to są połamane chyba dachówki, nie?
Nie wiem. Czekaj, ci nie bardzo kumam. O, miałeś coś. Okay. Że te? Do czego akurat tak mi każe wybierać? No, nie wiem. Bo może te są całe. Aha. A tu masz połamane takie fragmenty, nie? No. Okej, okay, to idziemy, szukamy kontenera na zewnątrz. Żebym ze śmiećmi iść, tak? Idzie no. Ten śmietnik? Na zewnątrz. Tak, tylko że śmieć... O, co, dobra. To było zajebiste. Śmieci są dżentelmeńskie. Ostatni budynek to Notre Dame. Dobra, luz. Spoko. Będzie ciekawy tytuł, a no pewno. Tak. Szukaj kontenera. Kontener chyba widziałem tutaj, to jest ten zielony chyba. Nie? To nie tu? Chyba nie. To jak nie tu, to... To jest studnia. No, to nie. Nie tak. No, chyba ten zielony. Ale no, nie widzę tu więcej kontenera. Wyślij co, belki do... A, dobra, zaraz wyślemy belki, mamy wysłać. Tylko nie wiem, to chyba ten kontener jest na śmieci. No dobra, wrzuć. I jeszcze masz zbierać dachówki, więc... Czekaj, bo ja mam tu zadanie. Belki wysłać do tarkataku. I co? Tak, wyślij. Poszło. Dobra, zaliczone. Czekaj na dostawę. Dobra. I zbierz dachówki dalej masz. Fajne, fajne. Będziemy tak odbudowywać. No to idź teraz z powrotem na górę i sprawdź, czy możesz coś pozbierać. Nie jestem pewien, czy to... Podnieś, przenieś drewniane dachówki do skrzynki, trzymając... Ja za oczy zaraz zgubię. Tinko, nie, może ty dasz radę. No idź z powrotem na górę i zbieraj te dachówki. Masz je przenieść do skrzynki. Trzymając dachówkę zobaczysz niebieski obszar w skrzyni. No to tak jak z belkami było. Melody włączyliście, bo nawet fajna muzyczka w grze. Znaczy ściszyliśmy ją za bardzo. Troszkę jak coś, to no problem, nie? Ściszyliśmy ją. No taka, bym powiedział, introwa, nie? Dobra. W jakimś czasie męczy? To jak nas zmęczy albo was, to wyłączymy. A, to tu. Czyli teraz z tymi robimy, tak? Tak. Dobra. Tylko ich nie połam, bo nowych nie kupisz. Chillowa, no to idealna. Do nas i do tej gierki, także okej, okay, dzięki. Dobra. Paweł Krymarz, dobry wieczór, tutaj witamy. Paweł, siemanko. Nie można dwie na raz brać? Nie. Nie można. Nie masz takich umiejętności. A można mieć? Nie wiem, w tej grze pewnie nie. Jest tu jakiś temat skillów? Gra fajna, ale tragedia do napisów. No niestety. No proszę was, takie mrówki czytać. Wiecie co, czekajcie, ja sobie odpalę, zrobię sobie, chwila, moment, mam pomysł. Odpalę sobie podgląd z YouTube'a i powiększę sobie okno z przeglądarki, będzie mi łatwo czytać. Pomysłowy Dobromir. Zrobię fajna gra, ale trudna. No, to dobrze. Gra, czekaj, bo tutaj sobie muszę wyciszyć. To akurat dobrze. Coś ci to dało? Oczywiście. Powinno mi powiększyć. No tego ci nie powiększy. Powinno. Powiększa ci... O, zaraz, czekaj. To nie tak. Powiększyło mi okno, tylko że akurat jest problem, że te napisy są... Co mi to tam pokazuje? Że te napisy są w dolnym rogu. Ale może jak zniknie ten, to może będę widział. Poczekaj. Może będzie trochę łatwiej. A czy by się dało, by jutro Tinka zagrała w Arena Renovator jako pierwsza? Zobaczymy, czy będzie, czy co będzie jutro, ale... No jutro ma być arena. Aha, no to dobra, no to... Ale jak jako pierwsza? W jakim sensie?
Znaczy, to możemy ewentualnie zrobić tak, że po prostu, bo ja zazwyczaj odpalam sobie tutaj ten, to odpalę początek i później na przykład Tinka wskoczy i będzie grać. I już, pierwszą może być. Może być, dobra, misję. Spoko, mówisz, że masz. No dobra, dobra, ty tu rządzisz. No problem. Tak jest. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy ja to dobrze... Wszystkie. Dobra. Zbierz dachówki do renowacji z czerwonym X-em. Czyli te z czerwonym X-em zbierasz do renowacji. Teraz powtórz to z dachówkami z... Czekaj, ustawię... Malowanym czerwonym znakiem krzyża. Mhm, dobra, okej. Okay. I co ja mam dzieje tutaj? Do tej tak, skrzyni. Tak? Dobra. Kurde. Czyli se posegregowałeś. Połamane wyrzuciłeś, dobre do jednej skrzyni, te do renowacji do drugiej. Czyli generalnie uczymy się takiej pedantyczności trochę. Weź sobie posprzątaj, zanim zaczniesz coś robić. Mnie to się podoba. No. I kolejne urodziny będę miał Wielkanoc. Słuchaj, no daty urodzin chyba sobie nie przestawisz. Imieniny możesz, ale... Dobra. Aha, jeszcze tu są. Także happy birthday to you, happy birthday to you. Dobra, jeszcze jedna. Mamy to, okej. Okay. Proszę, jak się dobra. Ładnie poukładało, aż miło. Tak. I teraz co mamy? Teraz pop... A dobra, to już było. Odnów dachówki. Teraz musisz odnowić drewniane dachówki. Naciśnij najpierw... Aha, do trybu... Co? Alt? Jeszcze naciskając lewy alt. Nice. I co? Teraz musisz... A to jest do tego, że podnosić wiele rzeczy naraz. Czyli weź te, najedź na dachówki z X-em. Aha. I klikasz prawym myszy, tak? Tak. Nie. A nie? Dobra. Prawy. No i co? Nie, ale to... Aha. W ten sposób. Dobra, i co teraz? Prawym przyciskiem myszy podnieś. Teraz kliknij na wirtualny stół, który... Pojawi się w rogu pomieszczenia, aby go ustawić. Czyli on jest taki mobilny. Aha. Tab. Okej. Okay. Okej, okay, zaczynamy, dobra. Słuchajcie. Podejdź do stołu i naciśnij klawisz. To jest okno stołu do renowacji. Te karty, to przedmioty dostępne na mapie. Kliknij podświetloną kartę, a no następnie... to już czytałeś. Aha, dobra. No dobra. Zaczynamy renowację. Coś pokazuje scrollem. Otwórz menu kołowe i wybierz szmatkę. Szmatkę. Wybierz szmatkę i jazda. Ale fajne. Nie, no słuchajcie, sztos. Fajna tak. Serio. No. Podoba mi się. 40%, słuchajcie, to jedna dopółka, kurwa. To jest dobre na Q&A. Najlepiej, że imieniny będę miał z prezesem mojej jednostki OSP. Fajnie, fajnie. No. Czyli on też Paweł? Dobra, czy Piotr? Ale mamy 40% i co dalej? Przytrzymując lewy przycisk myszy i przesuwając kursor do obratego. Prawy masz do obracania dachówki, czyli z drugiej strony jakby. Aha. Masz czacze. Takie rzeczy. Dobra. Boki też? Nie wiem, jak zobaczę. Myślisz? Nie, zaliczę. Chyba. No. No byś się nie zdziwiła. Ciekawe, czy wszystkie są jednakowo brudne. Kurde, gdzie jeszcze? Serio, normalnie. Co tak majtasz tym? Albo patrzę, gdzie jeszcze jest. Nie dopatrzysz. O, udało się chyba. Chyba się zrobiło. Następna. Od razu wskakują, patrzcie. A ja jutro chyba Czarnobyl ogram, bo mnie coś kręci. Jasne, Radku, pamiętaj, daj znać, jak wrażenie. Dobra. Ta strona chyba już. Albo strumyk z tego zrób. Co zrobić? Do Radka mówię, żeby zrobił strumyk z Czarnobyla. Tak jest, no właśnie. Ja jutro mam wciul roboty.
Słuchajcie, zrobiłam galaretę drobiową, ale nie wiem, czy wyjdzie. Nie wiem, czy nie miałam za mało żelatyny, ale zobaczymy. Się okaże jutro. Ja Paweł, a szef wszystkich szefów jest Piotrem. Tak, też myślałam. Paweł, Piotr w jednym dniu. Obchodzą. Ale zabij mnie, nie pamiętam kiedy. Pawła i Piotra, chyba w czerwcu to jest jakoś, pod koniec. 30 czerwca? Bzim, bziorki, siemasz, zajka. Siema, siema, zaja. Boże, skąd ty bierzesz to słownictwo, to ja nie wiem. Browarek for you. Jesteśmy Brygada X. Brygada X, Brygada Dachówkowa. Tak. Gdzie jeszcze? Nie wiem, Maziej, gdzieś w końcu trafisz. Gdzieś to jak jeszcze. Ja nie mam miejsca i jak streamować. A, okej. Okay. Tak tylko rzuciłam pomysł. Dobra, tutaj. Szczołeczka, Zaja, szczołeczka. Mordejerza. Sąsiad. Sąsiady mordejerza? Poczekajcie, obracanie, no dobra, jest tak. Okej, okay, dobra, lecimy drugą stronę. Dużo tych dachówków jeszcze? 20 w sumie masz, a nie wiem, ile już zrobiłeś. O kutwa. Dobra. Czyli wychodzi na to, że to jest gra dla cierpliwych. Zdecydowanie. Ale powiem wam, że miałem znajomego, zajmował się taką pracą, jaka jest dziś w tym symulatorze. Kurde, tak? Fajna robota. To wygląda jakby Chris modelował blenderze albo teksturował raczej. No trochę tak. I na pewno jest to robota precyzyjna i delikatna. Tak w realu, nie? Tylko potrzebowałbym, jest tutaj scroll może? Można to powiększyć? Co ty chcesz powiększać? Ja, żeby sobie na przykład przybliżyć wstępie i ma swoje wymagania. Ale dachówkę chyba widzisz? No jeszcze widzę. Tak tylko zapytowałem. Dobra. Next. Jak ktoś wrzuca jakąś fotę na Discord. Okej. Okay. Dobra. Tak, to jest dachówka. Taka stara dachówka. Stara dachówka, właśnie ją czyścimy szmatką. Chyba już. Chyba wszystkie, zadanie wykonane, dobra. Teraz wyjdź z domu, czas wybudować rusztowanie. O, pytałeś o rusztowanie, będziesz sobie budował. Dobrze, dobrze, okej, okay, ale teraz daj co? Daj sobie ręce, naciśnij alt. Aha, bo to z altem. Chyba. Menu. Jak się wychodziło z tego stołu? Dobra. Czym? Escape'em. Escape zawsze ratuje dupę. Idziemy na dół, tak? Dachówka jak z katedry jakiejś. To wygląda jak popielniczka dla 300 roboli na dużej budowie. Trochę tak. A dokładnie drewniana dachówka zwana gontem. O! No, widzę, Paweł, że ty masz naprawdę ciekawą wiedzę. O. Gontem. Ale wiecie co, muszę tak pomiędzy, bardzo ładne tekstury tu są. To jest na pewno mocne... No nice, bardzo fajnie to zrobiłem. Że tak powiem... Wyjdź stąd. Dobra, gdzie mam iść? Stój, naciśnij alt. Odwróć. A, tutaj mamy, dobra. Ja muszę... No kliknij se na to. Tylko traf. I co? Żeby zbudować rusztowanie, musisz kliknąć młotkiem. Aha, młotkiem. Tym? No młotkiem, no. Ale poczekaj, w okrągłe żetony na rusztowanie. Szukaj okrągłych żetonów na rusztowanie. Aha. Tak se puko. Śmieszne.
coś was lekko tnie czasem. Czyżby? Czyżby? A kto tak tnie? Nie przyuważam, Radek. Nie, nic nie tnie, bo ja mam podgląd włączony nawet. I raczej nie ma problemu. Dobra, OBS mamy... też nie zgłasza żadnego tego. Mamy rusztowanie. Dobra, mamy rusztowanie, ale jeszcze nie całe, bo jeszcze drugą kondygnację będziemy budować. Ja technik budowlany, więc takie coś muszę wiedzieć. O proszę, to nie dość, że strażok, to jeszcze... O, czekajcie, jak tu wyjść na górę? Mogę? Mogę. Aha, czyli jeszcze muszę aktywować... technik budowlany, także fajnie, fajnie. No, jest fajnie mieć takiego w ekipie. No, za tobą. Ten jak zacznie pukać, ale patrzcie, jak zadziera głowę do góry. Cio. O. Spadło ci się. Teraz dobra, idziemy tam. Jeszcze dwa rusztowania, okej. Okay. Szkoda, że nie ma tutaj tak, że trzeba deski wziąć albo coś, no nie wiem, albo surowiec w ogóle, żeby ten, nie? To było też fajne, ale... Jeszcze jedno musisz zbudować. Po co tu na górę. A, jeszcze tu. Strażak, budowlaniec i technik sterylizacji medycznej. Wow! Chłopie. Na bogato. Dobra. O, i teraz mamy dachówki, będziemy robić. Proszę bardzo. Teraz co? Wejdź na rusztowanie i usuń połamane deski i stare gąsiory na szczycie dachu. Dobra, a tylko czym? Młotkiem? Nie wiem, wejdź i zobaczymy. Gdzie mam tutaj jeszcze drobinkę? Tutaj? Mogę tu? Tak? Ale widoki, ja cię. No. Ekstra. Nie wiem, czy młotkiem, czy siekierą. Czy widoki jak widoki. Powiem wam, że grafika akurat tutaj otoczenia jest beznadziejna. Nie podoba mi się. Strasznie plastikowa taka. O, a Paweł z zamiłowań jest turystą i fotografem. Dobra. O. Co? Kurwa. Albo patrzyłem na czata. Sorry. Za bardzo się tu kręcisz. Nie, bo na czata zerknąłem. No tak patrzysz na czata, to się nie ruszaj. Dobra, słuchajcie, first time opanowujemy chodzenie po rusztowaniu. Drobinkę mamy tutaj, idziemy tu do góry. Dobra. W ten sposób, okej. Okay. Teraz tu mamy kolejne. Kręć kotleta, Stanisław, ja będę kręcić w sobotę. No dobra, i co teraz? No, najedź na te dachówki, bo chcę zobaczyć, co jest potrzebne. Aha, on tu pokazuje, tak? Tak. I pisze nawet. Siekierka, dobra. Okej. Okay. Dziabaj. 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 Ale klimacik fajny. Nie wiem, jakąś chałupę restaurujemy, opuszczoną, w XVII-wiecznej francuskiej wiosce. Inwestor kupił. I potrzebują ją odrestaurować, żeby zrobić w niej mini muzeum, więc znalazł sobie tak zwanego jelenia od brudnej roboty, czyli nas, i my ją mu wyremontujemy. Tinka to ma zawsze... Taka to historia w tej grze. Strategia, jakby tłumaczyć. Się zamachnął. Zadałem szwagra? Nie, nie. O, kutwa mać. Brawo ty. Czekaj, jak ją no, da już. Ej, daj mi skrzynkę, ja se tu wyjdę. Cholera. Tego jeszcze nie grali. No jeszcze się zbliżę za... Otwórz to. Ręka poszła. Tynka, powiedz inwestorowi, że utopił pieniądze. Zaja, co ty krzanisz, nie widziałeś. Jak ja żem tłukła w house fliperze. Ale tu się dziwnie drzwi otwiera. Czemu dziwnie? Trzeba wcisnąć w lewy i przeciągnąć bok. No tak trochę Myszko. Bardziej realnie, nie? No. A tu jest drobinka, dobra. Dobra. Ciekierka. Zeskocz. Umiesz skakać? Kurde. Zdążam no. Powiedzieć. Ale dobrze, że mogę ten. Z tym wchodzić, nie? Kurde, a czego nie mogę? Wejdźcie drugą drabiną, bo mnie trafi. No, dobrze, że wspomniałem, że to jest gra dla cierpliwych. No dokładnie. Jeszcze nic nie zrobię, Matinka już cierpliwość straciła. Łosia? A no tak, powiedziałam, że jelenia to i łosia. No łoś też może być. To na czym ona się będzie trzymać, jak deskę zniszczysz? Patrz, w powietrzu, dyndo. Ona ma belkę, ja tylko dachówki te takie obcinam, te, jak szparagus.
Okej, okay, nice. Teraz z drugiej strony masz coś zrobić, w sensie po lewej. O, to. Rynna. To są gąsiory. Panie, kto panu tak... Dobra. I co teraz? Oj tam, oj tam. Aktywuj strzałkę VR, alt. Altem, po co? A już mam, nie? Aha, dobra, tam są te na dole i co mam zrobić? Mam iść na dół? No to może iść na dół. I co tutaj mam? Wejdź do AR i kliknij wirtual... Aha, dobra, już sobie poradziłeś. Kliknij na skrzynię, aby zdobyć... Co? Boże, nie doczytam się. Nie dość, że małe, to jeszcze ultra zielone. Dobra, już wiemy co. Aha, okej. Okay. I musisz to tutaj położyć, tak? Mhm. A, taki bajer. Fajnie. No. Nice. Ale coś tu nie pyka. Co? Czekaj, bo tu trzeba naraz wszystkie uniewać, nie? Dobra, to sobie jest... A, to się samo kładzie? Czy... Nie. Ale przesuń to na dół, bo widzisz, gdzie ci pokazuje, żebyś położył, no. A ty klikasz w tym samym miejscu. To się chowa. Widzisz? Dobra. Krokwie, a nie dachówki. No krokwie. Chyba jeszcze jedna. Tu jeszcze. I chyba ci się nie udało tej ostatniej położyć. Okej. Okay. I teraz lecimy z tym. Włóż nowe dachówki na deski. Okej. Okay. A, że od dołu mam robić? No dobra. Od dołu się kładzie dachóweczki? Ja tam nie wiem. Ja też nie. Ja bym kładł od góry. Niezłego skilla ma z tymi dachówkami. No dobra, ale co, położyłem jeden rząd. No to bierz sobie następne. No to wziąłem i co? Tam. A tam jeszcze. Tu? Aha, no. Okej. Okay. Teraz chyba, nie wiem, co teraz. O, masz drugi. Ty jesteś budowlaniec, od dołu się dachówki kładzie? Chyba tak. Gdzieś tak logika podpowiada. No, bo generalnie no... No bo? No, czemu? Jak masz dziurę, no to jakoś musisz się do góry dostać. Więc kładziesz dachówki po dachówki. No ale po krokwiach łazisz. No to nie wiem. Ja po krokodylach nie łażę. Widzisz? Dlatego się kładzie od dołu. No ale ja bym po krokodylach łaziła. Samopoczucie? Zajebiste. Lepiej być nie może. No, pół dachu zrobione, słuchajcie. Jest dobrze. A, tutaj, czyli teraz to jak nie wszędzie mamy to dawać? Wszędzie, ale widzisz, tutaj jakby łatasz, nie wiem, zagęszczasz. Tak, od dołu, bo jak zaczniesz od góry, nie podłożysz dolnego paska. Aha, okej. Okay. Bo czy pytamy oczywiście o realne kładzenie dachówek, nie w grze? Nie, no racja, dobrze mówi, bo przecież one się nachodzą na siebie, więc jak zaczniesz od góry... No tak. No to będzie trochę tak... W tej starej technologii to tak, a po nowemu od góry. Co ty gadasz, czemu, Krzysztof tak? Krawczyk? A Paweł twierdzi, że od dołu. Coś ciekawe, no. Coś ci nie pykło? Czekajcie, bo tu mam... I co? Gdzie teraz? Czekaj, nie wiem, czy wziąłem. Chyba wziąłem, dobra. Teraz wziąłem, okej. Okay. Jest gitara. Dobra. Te dachówki to wyglądają jak takie ciastko, jest sękacz się nazywa. To bardzo podobne. No właśnie dlatego się tak to nazywa, bo wygląda jak taki drewniany sęk.
Tak, ja mówię o realnym, a nie biedronkowym. Dobra. Łopatologicznie bardzo to przedstawiłeś. Dobra. Jeszcze chyba potrzebujemy jeden shot. Te. Dzięki wam. Dziś pogrywam sobie w DLC Luxury House Flipper. Bardzo się cieszymy, Krzysztof. Cała przyjemność po naszej stronie. I powiedz mi, to Luxury też odpala się tak normalnie w zleceniach jak ten Garden? Czekajcie, wziąłem do kubki, ale... Aha, tu. I co, i co? Tam na dole. I, po, i za tobą, o tam. A tak dziwnie cię każe kłaść. No uzupełniam jakby te uszkodzone. No dobra, tylko mi się chyba skończyły. Powinien być jakiś pasek załadowania. Pojawiło się. To ja wiem, tylko że jak ja mam dachówki, to... Dobra, raczej ja zadanie. Biorę nową mapkę. Nową mapkę? I co teraz? A, bo tam jest mapa, tak, tylko ja musiałam zrobić zlecenie, żeby odblokować mapę. Dobra, już wiem, to sobie następnym razem zobaczę, o co chodzi. Dobra, dobra, czekaj, co teraz? Ostatnim krokiem tego zadania jest wyniesienie gąsiorów na dach. Wejdź do AR Vision. Aktywuj skrzynkę i weź gąsiory. No to aktywowałem. A, już wiem, dobra, chyba już kumam, o co chodzi. Okej. Okay. I weź ze skrzynki, chociaż ich nie widać, ale wierzymy, że są. Masz ikonę załadowania, patrz na górę, ręka się pokazała. Dwa i ile masz sztuk. Tak? Dobra, spoko, i patrz, dzięki. Kładziesz jedną. Widzę już. I ręka znika, jak nie masz nic. Spoko. Pięknie! Brawo! Brawo! Nie spadnij z tego dachu. Eryk, siemaneczko, witamy. Ała. I brawo. Eryk, siemanko, siemanko. Witaj i browarek dla ciebie. Dobra, lecimy dalej. Co dalej mamy? Samouczek został ukończony. Ukończyliśmy samouczek, słuchajcie. Explorer, dobra. Ukończyłeś wszystkie główne zadania. Teraz możesz... eksplorować okolice, aby znaleźć ukryte... ukryte co? Znowu łazisz mi, nie widzę. Artefakty. Wykonać opcjonalne zadania lub po prostu wrócić do biura naciskając M. A co z tym rusztowaniem? Ja je mam zdemontować, czy co? Nie, chyba nie. Ono sobie tu zostaje. Zobaczymy, no. To jest samouczek. Alo! No dobra, to teraz tak, mapa. Mogę od razu do mapy przejść, tak? No chyba możesz. Nie możesz? Mapa jest na górze, ale nie możesz? Że zablokowana, bo nie mam ręki. Nie wiem. A nie, bo jestem bliżej. Dobra, teraz to. Rękę sobie wezmę. I teraz... A nie, to musisz najpierw do biura wrócić. Tutaj nie dasz mapy. Mhm. Czyli M i do biura. Z biura aktywujesz mapę. Aha, czyli wracam do biura, podejmuję zlecenie. No. I w drogę. M. Tu komputer nie działa. Mapa. Dobra, to zrobiliśmy. I patrzymy, co jest następne. A to tylko tyle jest do zrobienia? Na razie to tyle. To się odsłania. Chyba ten pondu coś tam teraz będzie. A ja dzisiaj zaliczyłem wystawę o historii mojego miasta w ratuszu i zrobiłem filmiki z tego. O, super! Nie? Na pond masz kłódkę? Kłódkę. A gdzie nie ma kłódki? Aha, bo tu trzeba, dobra, to już wiem. Wszędzie kłódki są? Zaraz, coś znajdziemy.
A stara. Ale tu ty, czekaj, czekaj, bo tu jest, mamy 40%. Albo jedno dopiero. Pierwsze skończyłeś, no, to teraz. Dobra. Nie. Co? Źle kliknąłeś, bo nie wybrałeś. To już jest zrobione. Źle zrobiłem? No. Aha, no bo. A czekaj, ułóż belki na palecie. Czyli co, od nowa masz tu robić? No niby nie. No jak nie? Zobaczymy. Raczej nie, bo tu już rusztowanie jest i no, to jest zrobione. Ale znowu ci każe układać belki na palecie. To które belki? Tutaj, tu jeszcze nie byliśmy. A okej, okay, dobra. No tak, bo tu jest więcej chałup. O kurde. Aha, czyli to tak nie wskakuje, trzeba manualnie po prostu dopchać tą belkę na palec, żeby ona tu leciała i wysłać do tartaku, spoko. A jeszcze wlazłem na wieżę, a coś mi kondycja padła. O, to jak strażak jesteś, to ćwicz, hopie, ćwicz. Uchylę chwilę okna, jakby ci było zimno, tak, to tak, powiedz. Tak, tak, poproszę. Skończyło. Dobra. Wyślij, dobra, poszło. I teraz co mamy? Przesuń zepsute drzwi, dobra, okej. Okay. Mam stół, to sobie z tego wyjdziemy. Dobra, musimy je złapać jakoś, złap. I co teraz? Ach. Chyba się udało, czy... Dobra, udało się. Teraz mamy napraw drzwi na stole do renowacji. Okej, okay, to tylko tak, ja mam teraz stół do renowacji, mamy tu. Dobra. Pójdę zapalić, mam cię na odsłuchu, jakbyś potrzebował pomocy, to nie wiem, czy ci czekaj, pomogę. Ja teraz będę... czekaj, bo ja... Weź. No, walcz. Okej, okay, dobra. Walcz. I tu masz je dać? No, na stole do renowacji mam... Ej, czas mi leci, kutwa. Ale to jakaś dostawa, to nie wiem, na co, na jakąś dostawę czekasz. Zaraz wracam. Czekajcie, bo coś tutaj mi nie, jeszcze nie działa. Wziąłem z drzwi i mam je naprawić... Poczekaj na dostawę. Aha, bo drewno chyba ma przyjść. Dobrze. Może o to chodzi. Zaraz zobaczymy. Idę tam, zobaczę z tym drewnem, bo tutaj ma być dostawa. Drewno się robi. I zaraz zobaczymy, czy to jest kwestia tego. Mamy jakby jesień trochę, tak to wygląda. 3, 2, 1. Bum, mamy drewno. Dobra, zadanie wykonane i teraz... Naprawiamy drzwi. No ale co? Brakuje trzech... to o co chodzi z tym drewnem? To drewno mam na stół dać? Może tak. Ale to nie, tutaj się nic nie robi. Deski są, spoko. Okej, ale... napraw drzwi na stole do renowacji. No właśnie. Tylko teraz o co chodzi z tymi drzwiami? Ja je wziąłem, one mi zniknęły. Gdzie one są? A, zaraz. Ja tu nie. O, mam. Dobra, są. Jest git. Dobra, czyli musimy... Mamy ten i teraz co? Ręka. O co, szmatką mam je wyczyścić? No tak. Dobra. Obracanie jest takie trochę dziwne, bym powiedział. A co to mi się zrobiło? Przyłączyło mi się ze szmatki na ten. Że nie.
Co to się robi? O co to chodzi? Szmatka. Dobra. Ręka. O co tu chodzi? Czekajcie, może ja sobie latarkę włączę. To działa? Nie. Dobra. Szmatka, ręka jest tylko aktywna. I co? I co? Szmatka jest jakby nie ten... A to już mi zaliczyło? Chyba tak. A może i nie? Nie. Z powrotem tap. 70... Aha, dobra. Czyli to w ten sposób leci to w całe ten... Dobra, zobaczymy, czy teraz zadziała. Skalpel? I co? Ja tu skalpelem tak... To może zawiasy? No tak, zawiasy. Dobra, już wiem. Dobra. Czyli zawiasy mamy wyszkrabać. Dobra, drzwi chyba odnowione. Dobra, wyjdźmy z tego. I teraz mamy... Załóż... Co? Ciernicę zbuduj. Te. Ale to nas gdzieś tu prowadzi, tutaj. Okej, okay, M. Aha, tutaj nas w ten sposób. Czekajcie, a co mam w tabie? Tu mam te drzwi. I co teraz? Z powrotem je założyć? Tak czy nie? Obiekty do wstawienia. Kurde, nie zdążyłem przeczytać do końca. Dobra, spróbujmy w ten sposób. I co? Ale to ja mogę je jakoś obracać? Czy nie? Mogę. Takie rzeczy. Nie wiem, czy ja mam jakoś... niech mi ktoś powie, czy... Czy co? Paweł, coś ci chyba nie wyszło. Czekajcie, kurde, co z tymi drzwiami? No, próbuję je... I co? Zanim je założę, to się znowu popsują. O co tu chodzi z tymi drzwiami? Dobra. No ale to... Nie, ja mam tutaj zbuduj. No nie, może ja mam motek wziąć. Nie, dobra, tu na razie nic nie ma. A co z tymi deskami? Kurde, nie bardzo kumam. Muszę mieć rękę chyba jednak. Też nie. O, może alta sobie weźmiemy. Ale tam jest drugi stół jakby. I nam pokazuje tutaj. Aha, czyli tutaj mam... Dobra, już wiem. Czyli tym podpatrujemy, co mamy zrobić. Dobra, bajk. Jesteśmy mądrzejsi do doświadczenia. Dobra. Dobra, mamy to. I teraz dopiero mamy założyć drzwi. Kurde. Dobra. Zamów nowy dach. Zamów. Okej, okay, to... Teraz pytanie, gdzie się zamawia nowy dach? Że tutaj, że to będzie tutaj, czy jak? Zamówienia, to mam w biurze zrobić, czy? Nie bardzo to rozumiem. Zamów nowy dach.
To nie wiem, czy ja mam go zamówić tutaj. Nie, tu są jakieś te. Tam nie tu. Tam mamy drugi stół. Po co jest ten drugi stół? To jest to samo, tak? Czyli tu sobie przenosimy po prostu stół. No dobra. Ale no by... Jak ten dach zamówić? Nie kumam tego. Cholera, no. Czekajcie, jeszcze raz przelecę. Zamów nowy dach. Teraz mamy włączonego inspektora. Tu nam pokazuje to, tu to. Nowy dach. Obstawiam, że to chodzi o ten dach, tylko... No tak. Tam, gdzie były deski. No właśnie też tak kombinowałem, ale właśnie nie wiem, jak to rozkminić. Czy że tutaj? Czekajcie, moment. Tutaj nie ma żadnej interakcji. Mam zamówić dach. No wiem właśnie, już wróciłam. Ja właśnie nie wiem, o tam, co chodzi. Tam, gdzie były te deski, nie tam. To jest niepotrzebne. Chyba, że tu. Tu chyba, tak. Tu przychodzi dostawa, tylko jak to zrobić? No. Znaczy stąd się wysyła, jakby stamtąd też ten, to czekaj, może deski mam pozmieniać, ale nie, no bo nie mam tutaj, musiałbym ścinać jakby co. A na deskach nie ma interakcji tam? Tu nie ma. Tutaj też nie ma. A stołu nie masz se postawić właśnie? No to stół jest tutaj, no był. No ale to idź się kliknij. No ale to też, ja muszę złożyć zamówienie. Na zielono się coś podświetla. No tak, no to stół się podświetla. Mogę tam albo tu dogadać, nie? No ale na nim i właśnie... odnawiamy. Dobra, czekajcie, mamy... Aktywuj timer. Timer? Chyba może lepiej nie. Ale nie, to jest, nie wiem, czy to nie jest dostawa z tym timerem. Czy to nie jest z tym timerem, to nie chodzi o dostawę. No ale co ja mam tu do środka dobra, iść? Dobra, próbuj, no to aktywuj ten timer jakoś, nie wiem jak. A po co ja mam tu iść? Może na górę. Może na górę mam iść, może tutaj. O, i tu. Kur. Robi się. Patrzcie. Tylko nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem. Dobrze zrobiłeś. Budowa dachu. 2 minuty. Okej. Okay. Ale to samo się robi? To myślałem, że to my mamy robić. Ale dźwięki fajne, nie powiem. Ale mam poczekać? No poczekaj. Jaki zdziwiony, mam poczekać? Tak, małe skrzeciki z lasu wyszły i pomagają. No ciekawe. Niewidzialni, ale robią. Tak jest. To zawsze tak jest, nie wiecie? To siadaj teraz. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Elegancko. Usuń.
Okej. Miotła. Wow, tu można sprzątać. No to ja za ten czas posprzątam. Poza miotą. Zakończyła się odbudowa dachu. Okej, no to sprzątamy. A śmieci nie znikają, czyli trzeba będzie je jakoś pozbierać. Tak sądzę. Co to jest? Lampa Aladyna. Posprzątaliśmy mech i co teraz? Może młotkiem? Czekaj, co my tu mamy? Waciki! Ciekawe. Młoteckiem? Młoteckiem nie. Tak, pełna para. To może siekierką. Też nie. To może łopatą. Nie. Nie wiem, jak to zrobić. Budowa dachu gotowe. No to dobrze, to chodźmy tam. Nice. Okej. I teraz zbierz śmieci z domu, no. A, i teraz dopiero będę mogła je pozbierać, tak? Bo tutaj już zrobiliśmy wszystko, posprzątaliśmy elegancko, zamkniemy drzwi. Okej. Idziemy zbierać śmiećki. A, to nie te. Te. Jeszcze tu posprzątamy. Jak w House Flipperze, słuchajcie, jak w House Flipperze. O. Full. No czemu nie mogę tego podnieść? Ej, nie mogę tego podnieść. Może to jest przykryte mchem. Albo coś. Nie, nie zamykaj mi się. Cholera. Aha, dobra. Instrukcja otwierania drzwi w środku. Co na wierzchu, to na wierzchu, ale nie wszystko jest na wierzchu, widzicie, jest pod mchem i będę musiała najpierw posprzątać, pozamiatać. Full, uwaga, nie wchodzić w drzwi, bo się zamkną. Takie trochę House Flipper połączone z Gas Station, nie? Ciekawe. Dobra, to jeszcze nie mamy pełnego wora, więc dajmy sobie mietłę. Nice. Okej. Pięknie. I powychodzi... Co to za haki? Dyby tu były, czy co?
Rynka miała być. Pięknie, zrobiliśmy. Możemy zamówić wystawę. Ło, Boże! No. Znajdź kawałki sierpa. Ja pitole, gdzie mam tego szukać? Fajnie, ale... Dobra, gdzieś mam znacznik, prowadzi mnie, więc... Okej. Okay. Aha, nie wezmę... To na stół, tak? Czy co? Nie. Kurde. Gdzie mi to... Co mam z tym zrobić? Nie no, to by się zdało tutaj, tak mi się wydaje. Nie? Nie wiem, wezmę sobie ten drugi kawałek i zobaczymy, o co chodzi. O! No i co? Dobra, spróbuję to zanieść może do chałupy. Też nie. Co ja mam z tym zrobić? Znalazłam, ale co mam z tym zrobić? Bo nie wiem. Tu był chyba taki sierp. Jest. No i co? Złóż. Brakuje części. No ale tu są. To co ja mam z tym zrobić teraz? Jakieś pomysły? Aha, dobra. Wyjaśniło się. Rękojeść, tudzież rączka, no i ostrze. Dobra. I już? Renowacja. My nie wiem czym. Szmatka. Spróbujemy szmateczką. Szmaticzku na patyczku. Nice. Już? Gotowe? Odnowione, tak? Odnowione, chyba. Butelka. No to szukamy dalej, słuchajcie. Ktoś gdzieś widzi jakiś znacznik? A co ma zrobić? No, widzisz, całą listę mam tu chciałem, teraz. Chciałem, że ze sierpem walczyłaś, ale... Nie wiem, gdzie mam tego szukać. A tego to ja może... Możesz złapać. Lampa i to olejna. Ale to nie masz na stół poznosić? Nie, wiesz co, tutaj... jak się obraca? Scroll i przewracasz, trzymaj. Wciśnij scrolla i... Wciśnij. Czekajcie. No, troszkę jest to... Dawaj w lewo, w prawo i później do góry. No tak jak w farmingu. No trochę ten, bo to tutaj stało, ja myślałam, że mam to wyrzucić, ale nie, dobra. A kurde. A to jak znajdziesz jakieś rzeczy, to ci się odhacza, że znalazłaś? Tak. Tylko muszę je umieścić na wystawie domu. Jak to zabrać stąd? No i dobra. Złap, dobra. A czemu ty to zabierasz, a ty nie masz tego wyczyścić? Już to wyczyściłam. Aha. No dobra, spoko. Teraz szukamy jakiejś butelki. Kawałki butelki, tylko... Ej,
Odłóż to, chłopie, bo sobie krzywdę zrobisz. Dobra. Tylko nie wiem, gdzie ta butelka może być. Butelka. O, jest, dobra, czekaj, znacznik. To jest ta butelka? No ciekawe, bo to jest lampa, ale okej. Okay. To na stół z tym. Okej, okay. Wiecie co? Podoba mi się to. Mega. No, fajne, takie inne, nie? Renovation. Dobra. Takie, jakie to jest, jak to jest ciekawie zrobione, zobaczcie, no, no bo nie takie cukierkowe w pańcie odrysowane co dolniki. No, tylko ma wypukłości, jest, no. No, no sztos. No, wymodelowane jest. Podoba mi się to. O, jest tu, i tu działamy też chyba szmatyczką. Fajnie jest zrobione. O, to zmienia kolor! Wow, normalnie. Sztos, będzie funkelnutka. Sprzedajemy? Nie, dajemy na wystawę. Aha. No, trochę tak. Fajnie to wygląda, nie powiem. Bardzo przyjemnie. Dupka teraz. Słuchajcie, bardzo możliwe, że jutro pojawi się krótki Q&A, na którym będę chciał wam przedstawić pewną nowość odnośnie VIP-u. Ale o tym na Q&A. Nie będę teraz na razie spoilerował, o co chodzi. Jak będę miał już gotowca, wtedy wejdę z gotowcem na Q&A powiem co jak. Powiem tylko tyle, że szykuję fajny bajer dla VIP-u, ale... I że chodzi o promocję. Dla tych VIP-ów, które będą i które już są. Oczywiście VIP u nas zaczęli działać od stycznia. Kolejno jest Damian, później jest Marek. I teraz, nie, przepraszam, tak, kolejno jest Marek, tak, Marek był, gdzie pan był, później był Paździoch jest teraz wyświetlany. I na chwilę obecną znów mamy Marka na pierwszym miejscu. Marka mamy na miejscu pierwszym, no i tutaj oczywiście jeszcze przypomnę, że baner, który wam się wyświetla od czasu do czasu, VIP miesiąca, działa na takiej zasadzie, że każdy VIP, który zostaje u nas VIP-em na koniec miesiąca, przez kolejny miesiąc jest wyświetlany jego nick, jego, czyli nazwa kanału u nas na streamach, na dodatkowo, no to właśnie, z tym wejdę na Q&A. Dobra, zatkuj się już. To tak poza kamerą w kwestii promocji kanału. Gotowe. Okay. Ale to, przed tym mi się bardziej podobało. Mnie troszkę też, nie? No tak, dobra. Takie kolorowe było, a teraz takie jakieś by było. Teraz szukamy... A, wciąż tej butelki. A, to nie znaleźliśmy butelki. To nie była butelka. Znaczy, Krzysztof, dla nas to jest czysta przyjemność, więc jakby powiedzieć odpoczniemy, to jest tak, no, serio, no nie do końca trafne, dlatego, że no mówię, my to lubimy, nie? A jeżeli lubi się coś, co się robi, no to nie męczy, nie? Może jakbyśmy streamowali po 12 godzin dziennie, to moglibyśmy odczuć jakieś zmęczenie, ale ten czas, który my spędzamy tutaj, to jest na chillaucie. Ej. Kaczkę? No, może i tak. Bo... Nie. To nie o to chodzi. Dobrze, Krzysztof. Nie ma sprawy. Zamulam trochę dzisiaj. Ale spoko. Spoko. Trzymamy cię za słowo, także w święta na pewno się zobaczymy. Zrobimy sobie strumyk z jajami. No, koniecznie. Mam nadzieję, że wpadniecie, że znajdziecie gdzieś tam chwilkę, żeby do nas zerknąć. No i co? I cały czas każe mi ją podnieść. Co to?
Część żelaznego kotła, okej. Posłuchajcie, dodam jeszcze a propos promowania waszych kanałów. To działa to w następujący sposób, że my pracujemy cały czas nad kanałem, żeby nasz kanał wyświetlał się w statystykach jak najlepiej, jeżeli chodzi o algorytm YouTube'a, a wraz z tym będziemy delikatnie podsuwać wasze kanały, które po prostu będziemy wplatać w nasze statystyki, więc tutaj możecie też się spodziewać, że wasze kanały będą na przykład się wyświetlały po wpisaniu jakichś fraz związanych z naszym kanałem. Tak to działa. Tak to będzie działać. Na streama wielkanocnego raczej wpadnę, chyba że będę miał wyjazd. Spoko, Radek. Oczywiście ta sprawa zrozumiała, rodzina jest najważniejsza, ale jeżeli ktoś będzie tam miał chwilę, nie będzie miał co z chwilą zrobić, no to oczywiście zapraszamy. Kurde. No i super, Krzysztof, bardzo się cieszymy. Nie znalazłam butelki. Nie wiem, o co chodzi z tymi butelkami. A ty, a te śmieci co były? Może w tych śmieciach jest ta butelka? Tam nie. W pierwszym domu były te śmieci. No to kazali mi je wyrzucić. Aha. Butelka. Gdzie może być butelka? Nie wiem, na razie robię to, co znajduję. Gdzie ta studnia? I to wszystko masz na stół znosić? Chyba tak. No jest jeszcze parę części. O, jest butelka. Gdzie? Kształt. Gdzie widzisz? Ty widzisz? Nie widzę. W którym miejscu? To nie jest butelka? Gdzie? No to co ci podświetla? To włócznia jest. Nie, to drugie. Włócznia. To włócznia. A? To malutkie takie? Tak, to są części włóczni. Kurde, nie trafia. W lodówce się mrozi. Co się w lodówce mrozi? No nie wiem, Krzysztof tak pisze. Włócznia? Nie patrzę na studnię, bo źle mi się kojarzy. Czemu ci się źle studnia kojarzy, Radek? Miałeś jakieś loty w dół? Co to jest? Kurde, butelka. Nie widzę. Napis po prostu jest tak, że nie widzę. Tak, Krzysztof pisze, że butelka się w lodówce mrozi. Dobre, dobre. No chyba, że Krzysztof nam poważnie mówi, bo już teraz zgłupiałem. Dobra, niech mi to nie pospada z tego stołu. Mówicie, że to jest butelka. To nie jest butelka, to jest część włóczni. Tak? Tak. Wygląda jak butelka. Widzisz? Aha. No nie, no wygląda kształt butelki, ma serio, no kurde. Chociaż bardziej nabój to przypomina niż... Wszystko? Chyba wszystko pozbieraliśmy. W ogóle ta wioska tutaj to taka średniowieczna, nie? No, XVI-wieczna. O, no to czyli w sumie dobrze kminie. Taki horror kiedyś był, że taka kobieta wychodziła ze studii... A, ta, japoński. ...i długich włosach. A. Japoński czy koreański? Aha. Coś w ten deseń. Dobra, let's go... O Boże. Dobra, ją masz poskładać, tak? Poskładać, a później odnowić. Takie rzeczy. No to takie kurde trochę... Ej, gdzie mi się to podziało? Klocki Lego. No to założyłaś na ten, już ci wskoczyło. Tak? No. Gdzie to jest? Tu na dole. Tu? To chyba na górę pójdzie. Na górę próbuj. Nie. A szpic jest... A, szpic jest tam, dobra. Okej. Okay. Kurde, ale z kiminkę mieli z tą grą. W to trafia, pierdziele. Znaczy kursor dobra. Jest tutaj troszkę moim zdaniem za mały. Powinien być to bardziej widoczny. Ta kropka to się tak w tych terenach gubi, że masakra. I co mam zrobić? Złap.
i całe i może. Już? To ona już nie trzeba jej odnawiać? No dobra, jak nie trzeba, to idziemy. Teraz i, na wystawę. Na wystawę. A, to była włócznia, myślałam, że dyby. O, zrobiłaś zadanie domowe. Dobrze, tylko nie wiem, gdzie ta butelka jest, słuchajcie, no. Krzysztof Wacławik, gdzie jest butelka? Tak. Że tak zapytam, kulturnie. Rozglądam się tutaj, ale nie wiem. Cholera. Bo jak biorę tą butlę na stół, to nic się nie dzieje, nie? O! Czyżby? Fragment... Butelki? Fragment butli. Okej. Okay. Tu butelkę też musi złożyć? Nie wiem. No właśnie nie wiemy. No zaraz zobaczymy, okay. Nie? Jakiś fragment Tinka znalazła, ale lecimy dalej. To szukaj w tamtym kierunku. Tylko której? Tu jest jeszcze coś, czekajcie. Ona jest tu rozpierdzielona. Okej. Okay. Kutwa. To tu trzeba normalnie z wykrywaczem metali jakiś chodzić, albo co? Kuwa. O, pięknie. Gdzie jest mój ten? Cześć. Halo? Gdzie jest mój fragment butli? Ale to weź z inspektorem podświetl. Zezarło. Zdjęło i zezarło. A może wskoczyło na stół już? Nie wiem. Nie, bo mam jeden z trzech. Jasne. Ty jest, pod spód celuj. Pod spód. Nie, masz duża butla. Widzisz, to jest duża butla. A, butelę w tym. Może padło do środka. Co ty gadasz? Dziwne. Nie wiem. A to masz zbudować? Brakuje dwóch części, no tak. To jedna jest zaliczona, czyli musiało zaliczyć. A drugą mi wcięło. Nie, ta druga to była pierwsza. Ta druga to była pierwsza. O, jest. Super. Pyk. I jeszcze jedna. Gdzieś to musi być. Serio? O, znalazło się. Jest. Szpadło pod stół. Tak, dobra. Składamy buteleczkę, flaszeczkę. Komu, bo idę do domu. Ona się zbija, to ją skleić trzeba, tak? Tak. Szyjeczka, nice. To jest co? Boczuś. I reszta. Pięknie! I ale teraz... To jakaś taka, to chyba ją wyczyścić jeszcze trzeba, nie? Troszeczkę. Szmatka i jechane. Ej, tu jest jakiś, słuchajcie, grawer. No? Nice. Szpachelka? No to szpachelka. Gotowe? Bingo. Gotowe. Okej. A co na tak? Tylko nie upuść, bo się rozpieps. Pięknie, teraz co? Szukamy garnka. Dobra, no to szukamy garnka. Garnek. A to nie jest ten? Nie, to jest jakieś coś, nie wiem. Wyniosłam z chałupy, ale... Dlaczego mnie tutaj? Nie wiem, mam tu jakieś kółko, tylko nie wiem do czego.
kotła, a garnek tu nie kocioł? Może. Dawaj to na stół. Tyk. Dobra. I zobacz, czy masz jeden. No, dobra. Zaliczyło? No. Okej. Okay. Straszy mnie to, jakby dzik normalnie szedł. O, proszę. Dobra. Tak, już teraz załapaliśmy. To jest druga część. Cyk. Dobra, i jeszcze nam brakuje jednej, tak? Tak. Tak, jednej. Nie wiem gdzie. Gdzieś mi zniknęło. To gdzieś w tych okolicach szukaj, bo jak gdzieś on... mi to zniknęło. Albo gdzieś tu rozwalony. Jest, dobra. No. To gdzieś tutaj. Aż tu? Nie widziałam tego wcześniej. Serio? Nie było tego tu. Ono się chyba pojawiło. Też tego nie widziałam. Przyszło do mnie. Duchy czy co? Okej, okay, nieważne. Grunt, że się zgadza. Dziwne. Dobra. Lecimy. I taki garnek stawiało się nad ogniskiem. Tak. Znaczy na ognisku właściwie. Nie muszę go odnawiać? No dobrze. Skoro tak, skoro jest w tak świetnym stanie, to postawmy ten kociołek w tym... I jeszcze znajdź nóż myśliwski. No, nice, dobra, nóż myśliwski. Cały czas mi każe podnosić te butle, nie wiem po co. Mogę je jakoś rozpieprzyć. Czy coś? Tylce demolki tu brakuje. Za mało machania młotem. Albo jakimś shotgunem. I co, Tinka, był shotgun dzisiaj? Nie, zabrali mi, szkoda. Czyli no. To jednak był tip, ja tak myślałem, słuchajcie, no. Że... Oni tego shotguna do House Flippera dali na Prima Aprilis, żeby było śmiesznie. Zrobili piksa tylko na jeden dzień i tyle. To tak jest jak w takich miejscach wandale rozwalają wszystko i potem tacy my biedni odnawiacze musimy szukać tych części. No, ale z tego mam za to satysfakcję, nie? Chcę to rozwalić. Ale chyba mi się nie uda. Nie, to są chyba te, bo to widzisz, są dwie. To są tylko przeszkadzajki, nie? Przeszkadzajki? Przeszkadzajki i zmylajki, nie? To gdzie jest nóż? Ładnie posprzątałam. A ślicznie, pięknie. A ty gdzie, co ze śmiećmi zrobiłaś? Wywaliłam do wora, widzisz, że dwa wory tu a są. Tutaj, czy trzy nawet. A śmieciarka gdzie? Nie wiem, może kiedyś przyjedzie. Nie ta epoka, nie czas na takie rubryki. Flintstony z przyczepką. No. Na drewnianych półeczkach. Te butlesy były tu, więc ja je tutaj zostawię. Ale gdzie jest nóż? Powinnaś jakieś xpeki dostać za te sprzątanie. Tak. Gdzie jest nóż? Czekajcie, tu jest jedna rozwalona studnia, a tam gdzieś była druga, nie? Tu. Może tu? Nie. Nic tu nie nóż, ma. Ty, a na górze nie będzie w tym domu? Na ale górze? Prowadzi cię kursor. No prowadzi mnie cały czas do tych butli. No to może te butle są... No ale nie da się ich rozwalić ani nic. O. Może jednak się da. Nie. Ale to jest inna, spróbuj na tamtych. Próbowałam. Siemanko, Paździo. Witaj, browarek do ciebie. Tak. Siemaneczko, witamy. Siemanko, witaj. Dziurawy ten dach zrobili, ale jest. Nie wiem, no wejdę, ale nie sądzę, żeby to było tutaj. Tu już nic nie ma. Czekaj, w sumie, czekaj. Będzie lepiej, bo tutaj jest ten. O. Czego mi każe te butle podnosić? Nie ma innego znacznika. No tak, Krzysztof, trochę sobie poczekam. No, ale słuchaj, jak to mówią, lepiej późno niż wcale, nie? Co z tymi deskami? Po co one są? Nie wiem, no po coś są. O, jest to. No butle. No dobrze, no to idź do tych butli. No i co mam z nimi zrobić? No to widocznie coś tam trzeba z nimi zrobić.
Spróbuj jakieś narzędzie użyć do próbowałam. Nich. To może je trzeba właśnie tu dać na ten. Nie. Nic się nie dzieje. Coś tutaj z tymi butlami jest, tylko co? Wózek nie, bez interakcji. Może je trzeba w jakiś sposób rozwalić, albo co? To nie, to tak nie będzie. Szmatka? Mm-mm. A co tam pisze? Znajdź co? Nóż? Myśliwski. Nie, no to, to nic nie zrobisz, bo w sumie możesz tylko nóż znaleźć. Tu, tutaj nie ma w ogóle żadnego zadania z tym. Jakby. No właśnie. Inspektor nic nie gada. Nie. Tam dalej można w ogóle iść? Dotąd. Ale tu nic nie ma. Nóż myśliwski. Tam na pewno nie. Chyba, że gdzieś w którymś pomieszczeniu będzie. Już przepatrzyłam, nie ma. A na górze byłaś? Byłam. Co z tymi butlami? Podświetlają mi się cały czas. Chyba, że tutaj gdzieś w tym, a tu to też właśnie. Może w tym pomieszczeniu. Nie, tutaj też sprzątałam. Też nic. A ciekawe paździoch. Generalnie mamy do ogrywania jeszcze Arena Renovator, czyli odnawianie stadionów, hal sportowych i tak dalej. I Farmer's Father. Dzisiaj dwa tytuły wleciały. Od Krzysztofa Krawczyka wleciał właśnie Father's Father i... Farmer's Father. Tak, Farmer's Father i Arena Renovation wleciało Renovator. Od Krzysztofa Wacławika. Także dwa tytuły, jutro arenę ogrywamy. No i zobaczymy, a później kolejno pewnie sobie zaczniemy serię z tego właśnie Farmer's Father. Nie znam gościa, no my też, ale wspominamy, no bo wypada, nie? Nie patrz, gościa. Patrz co ja z tym zrobię, patrz. Co? I co? I nic. Chciałam tym rzucić. No nie, to niestety, to nie farming. Myślałam, że się rozdupcy. No bo... A słuchajcie, DLC do tego, do symulatora złodzieja wyszedł. A chcielibyście w ogóle symulator złodzieja u nas na kanale? Ten The Chip? The Chip, tak? Simulator? No, to jakoś tak to się gadało. The Chef Simulation. Nie mam pomysłu, nie wiem gdzie jest nóż myśliwski. Butle mi każe podnosić, ale w sumie nie wiem po co. Na stole nie ma z nimi interakcji. To jest, mówię, gra mocno na chilla, nie? Takie chodzenie, szukanie. No, ale nie szturchaj mnie, proszę. Można coś pokraść. O, widzisz, paździoch. No, ty to jednak potrafisz określić krótko, zwięźle na temat. Ty, a może te butle masz na tym poustawiać wszystkie i może wtedy coś się zmieni na tej tacce. Na tej... Na wystawie? Nie. Nie. Tu. Już stawiałam. Wszystkie na raz? Nie. A no właśnie. Gdzie no. Druga jest? No bo zanosiłaś do środka. Nie, wyrzuciłam gdzieś. Aha. Gdzieś ją wydupiłam, nie wiem. Idziesz ze mną, no. Może tu chodzi o to, żeby... Ale nie, no bo w sumie to nie ma z tym zadania żadnego, więc...
No ale z drugiej strony prowadzi do nich, nie? No to jakby logika na sama tutaj podpowiada, żeby coś z nimi zrobić. I co? Obie próbowałam też na stole ustawić i też nic. Nic nie da? Nic. Gdzie ten nóż jest? Beczka. Ty, a może to jak kontraband polić siekierką, trzeba rozpierdzić. No próbowałam też, nie zdaję to egzaminu. Nóż myśliwski. No bo myśli na przykład symulator szpitala, na przykład operacje na pacjentach. Słuchajcie, widziałem, jest jakiś symulator tego ratowników medycznych, karetki pogotowia, i tam jest symulacja udzielania pierwszej pomocy i tak dalej, tylko minusem jest to, że jest strasznie kiepsko graficznie zrobiony. Tinka, popatrz, czy co? Kablów nie ma i wężyków, to... Tak jest. Dobimy, ta, no. Za chwilę nielegalny, podejrzany dymek z tego, nie? Z kominka. Nie wiem, może je powyrzucą. No ale każe, patrzcie, podświetlam i one mi się podświetlają i każe mi je podnieść. Dobra, postawię sobie tu stół i co? Cholera. Co to jest? A, nóż myśliwski, ale kurde, no. Rzucać tym też próbowałam. Rozwalić się tego nie da. Nie wiem. Help, bo nie wiem. Podświetla mi butle i co ja mam z nimi zrobić? Słuchajcie, a tam... Dobra, położę jeszcze po dachu. Gdzie wchodziliśmy? Tak, wszędzie żeśmy obeszli po prostu wszystkie pomieszczenia. Tam se nie mogę zejść. Wszędzie obeszliśmy wszystkie pomieszczenia i nic. Tu dalej też nigdzie nie mogę iść. Nie wiem, waciki może. No wiem, że trzeba zrobić ekspozycję. Już tam poukładałam wszystko, tylko teraz jeszcze muszę znaleźć nóż myśliwski. Gdzie jest? Gdzie? Odwróć się w stronę rusztowania. Lewe drzwi, prawe drzwi. I tam jak rusztowanie się kończy, iść na trawę. Koło rusztowania na trawę, nie z tej strony, z drugiej. Z rogu w domu. Tam? Tak. Tutaj tak po prostu? Szukaj, no. Poważnie? Tu mańpę, koło rusztowania ci mówię. Tu, patrz, tu. A wciśnij se alta na inspektora. Tu nic nie ma. Jest. Pokrowiec na nóż. To już coś. Kuwa, stół se przeniosłam. Z
trafić koło stołu. Nie, nie, tutaj jest. To ja obstawiam, że w tym miejscu gdzieś też będzie nóż. No serio, nie było tego tu. Ale dobra. A co to jest? No kawałek noża, nie? To jak to się pojawia? No to wychodzi. Dziwne. Bardzo dziwne. No akurat to nie jest fajne, bo... Bo przecież chodziłam wszędzie i nigdzie nie znalazłam. No ale okej. No i jest nóż. Dobra, no to próbujemy. Dobra, okej. To idziemy z tym nożem. A te butle, to żeby się dało, to bym rozpieprzyła za te przeszkadzajki. Aha. Nice, zrobiliśmy, ale wciąż śmieci jakby trzeba. To gdzie mam te śmieci dać? No to ci pokażę. Ty może te butle masz właśnie tu dać. No właśnie próbowałam, ale... No a tutaj nie ma interakcji, jakoś opróżni te śmieci albo coś? Nie. No bo przecież to co, to już jest zawalone całe. No. To też jest do ustawienia? No ale właśnie tam nie było jakby... A jest, dobra, sorry. Zwracam honor. Bo ja próbowałam wcześniej, a i się nie dało. Także ten. Tylko dziwna kolejność po sznurku, nie? Albo mogę się mylić, ale według mnie to jest tak po prostu kolejność zadań, nie? No to jest takie trochę mylące, bo wcześniej próbowałam te butle wstawić tutaj też i nie było interakcji. Zbuduj wystawę. Wykonane. No to już zostawimy sobie na następnego strony, bo już jest 23. Tak jest, pięknie. Powiedzcie, że jesteście z nas dumni, pięknie nam poszło. Także dziękujemy raz jeszcze za grę. Krzysztofowi Wacławikowi. Chciałeś skille? Masz skille. Tak? Czekaj, nie, przepraszam. Nie, przepraszam, co ja mówię, Krzysztofowi, Markowi, bo to Marek Menumenta nam wczoraj sprezentował. Monument, także Markowi bardzo dziękujemy. Krzysztof to Krzysztofowi będziemy dziękować jutro, ale dzisiaj też dziękujemy, oczywiście żartujemy. Słuchajcie, moi drodzy, jutro Arena Renovation, no, znów nowy tytuł na naszym, znaczy dla was może nie nowy, ale nowy u nas na kanale, bo jeszcze nie ogrywaliśmy, więc zapraszamy na 21. No i co, dobrej nocy dla was, jak zawsze trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa. Pa, pa.